Zmiana ustawień w module zabezpieczającym akumulator przed głębokim rozładowaniem ZA40. Po podaniu napięcia, jeżeli napięcie jest powyżej progu ustawionego odłączenia, moduł automatycznie załączy odbiorniki. Aby zmienić próg odłączenia, należy przycisnąć przycisk na około 1 sekundy. Następne przyciśnięcie zmienia próg, zapalają się diody. Tutaj mamy opis, jakie to jest napięcie, również jest to w instrukcji obsługi. Aby włączyć tryb manualny, czyli bez względu jakie jest napięcie na akumulatorze, odbiorniki będą podłączone. Dodam, że napięcie odłączenia i tak to wynosi około 9 V. Należy przytrzymać przycisk kilka sekund. Zacznie migać tam dioda, można już puścić i teraz w trybie jest manualnym układ. Aby ponownie go wyłączyć, znowu przytrzymujemy przycisk minimum kilka sekund. Świeci nam się teraz ciągle dioda. Obniżę teraz napięcie, żeby układ się rozłączył. Układ odczekuje około 10 sekund. W przypadku jakby tutaj nieużywania gasną nam diody. W tym przypadku świeciła się dioda niebieska, bo układ był załączony. W tej chwili się rozłączył. Żeby zmienić tryb właśnie na tryb ręczny, trzeba najpierw aktywować jakby diody, czyli przytrzymujemy na chwilę przycisk. Zapalają nam się diody i teraz przytrzymujemy przez kilka sekund przycisk znajdujący się właśnie na płycie. Zaczyna nam migać dioda, możemy już puścić. Odbiorniki zostały odłączone. Aby wyłączyć, również przytrzymujemy kilka sekund. Świeci nam się już ciągle dioda, możemy już puścić. W tryb możemy w każdej chwili zmienić.